Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Senacie, debatujemy dziś nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, zwaną też niesłusznie przez niektórych ustawą naprawczą czy ratunkową. W trakcie prac nad nią Sejm, a następnie komisje senackie zaproponowały Wysokiej Izbie szereg poprawek, które mają, jak sądzę, wszystkich zatroskanych obserwatorów, Komisję Wenecką, naszych sojuszników, a w szczególności opinię publiczną przekonać, że ich postulaty i oczekiwania zostały w trakcie prac parlamentarnych zrealizowane. Że wprowadzone poprawki są ustępstwem na rzecz opozycji i środowisk prawniczych i w istotny sposób, mówiąc kolokwialnie, cywilizują krytykowaną ustawę, ale nic bardziej mylnego. Wysoka Izbo, tu już dzisiaj na tej sali mówiono, że istotą sporu o Trybunał Konstytucyjny nie są jakieś pojedyncze przepisy. Proponowane poprawki są kosmetyką i pudrowaniem ustawy, która jest niekonstytucyjna i mimo kilku zmian i ustępstw ze strony PiS-u niekonstytucyjną pozostaje. Nie rozwiązuje bowiem zasadniczych problemów, jakimi są niezaprzysiężenie trzech legalnie wybranych przez Sejm sędziów oraz niepublikowanie wyroku Trybunału z 9 marca bieżącego roku. A bez rozwiązania tych kwestii kryzys wokół Trybunału będzie się tylko pogłębiał. Procedowana dziś przez Wysoką Izbę ustawa, podobnie jak ta zakwestionowana przez Trybunał od 9 marca, zmierza do skutecznego zablokowania, uniemożliwienia badania ich zgodności z Konstytucją oraz z całą konsekwencją realizuje plan uczynienia z Trybunału instytucji ubezwłasnowolnionej w istocie fasadowej. Ustawa wprowadza regulacje umożliwiające kontrolę nad Trybunałem aktualnej większości parlamentarnej i stwarza podstawy do blokowania jego działalności orzeczniczej. Chodzi w szczególności o przepisy, które umożliwiają dwukrotne zablokowanie wydania orzeczenia przez Trybunał przez czterech sędziów na okres 6 miesięcy łącznie, czy też przepisy przejściowe, które spowodują stosowanie nowej regulacji do spraw będących w toku, nawet wtedy, gdy już jest wyznaczony termin publicznego ogłoszenia orzeczenia. Czy wreszcie przepisy umożliwiające prezydentowi swobodę desygnowania przez Trybunał spośród trzech kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, a ta regulacja w istocie umożliwia wskazanie prezesa spośród sędziów wybranych w ostatnim okresie. A także dopełnia z mocy ustawy dopuszczanie do pełnienia funkcji orzeczniczych wadliwie wybranych i zaprzysiężonych nocą sędziów Trybunału. Znamienne zaś jest całkowite milczenie nowej ustawy wobec trzech prawidłowo wybranych sędziów, od których niestety wciąż nie odebrano ślubowania. I tu powtarzamy opinię publicystów, środowiska naukowe, praktyków i teoretyków prawa. To są rzeczy, które pojawiały się i opinie pojawiały się w ostatnim okresie i w literaturze fachowej, i w debacie publicznej. Wysoka Izbo, sądowa kontrola konstytucyjności prawa jest fundamentem współczesnych demokracji parlamentarnych. O czym tu już była mowa, przypomnieć podczas szczytu NATO w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Niezależne badanie konstytucyjności ustaw, niezależność sądów to filary, bez których demokracja przekształca się w autokrację. To zagrożenie dla ochrony ładu demokratycznego oraz praw i wolności każdego obywatela. Konstytucja to najważniejszy akt prawny, najważniejsza umowa społeczna. Trudno zrozumieć, dlaczego obóz władzy okazuje dla niej tak daleko idący brak szacunku. Dlaczego traktuje instytucje demokratycznego państwa, w tym Trybunał Konstytucyjny, jako łupy wojenne. Już dzisiaj wiemy, że stosując siłowe rozwiązania, można Trybunał zmarginalizować, uczynić organem fasadowym, tak aby z uwagi na zewnętrzne uwarunkowania istniał, ale aby funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami rządzących. Ale przecież rządzenie się kiedyś kończy. Przychodzi nowa większość, nowy rząd i co wtedy? Wysoka Izbo, naszym wspólnym dorobkiem, dorobkiem pokoleń Polaków jest przyjęcie zasady rozstrzygania sporów drogą sądową. Nie przez dekrety, nie przez orędzia, uzgodnienia, jakieś nieformalne pakty. Choć droga sądowa bywa nie zawsze wystarczająco efektywna i wymaga większego wysiłku intelektualnego,
jest nie do zastąpienia. Na mocy ustawy zasadniczej Trybunał Konstytucyjny zaliczany jest do organów władzy sądowniczej. Rozstrzyganie o tym, czy co konstytucyjne, a co nie, odbywa się w trybie sądowego rozstrzygania sporów. Nie jest więc winą obecnych sędziów, że Trybunałowi powierzono orzekanie o niekonstytucyjności wszystkich ustaw, w tym ustawy, która reguluje działanie samego Trybunału. W zgodzie z przepisami Konstytucji nikt sędziów Trybunału wręczyć w tym nie może, ani Sejm, ani Senat. W ramach demokratycznego państwa prawa stworzyliśmy w Polsce procedury kontrolne, które pozwalają kwestionować i korygować działania poszczególnych władz. Kiedy jednak zyskują one walor prawomocności lub ostateczności, wszystkie pozostałe organy powinny je szanować. I nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że szanują demokratyczne procedury. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.